Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych. Moduł: Technologie procesów transportowych. Temat: Transport morski, przeszłość czy przyszłość? Transport morski jest jednym z najstarszych rodzajów transportu. Już od czasów starożytnych ludzie fascynowali się podróżowaniem po morzach. W jaki sposób docierali i odkrywali nowe lądy? Dziś podróże morskie wciąż fascynują ludzi. Żegluga morska wciąż się rozwija, mimo iż budowanie portów i ich modernizacje są bardzo kosztowne. Armatorzy rozwijają transport pasażerski i towarowy. Tego rodzaju przewożenie towarów czy ludzi jest stosunkowo tanie i bezpieczne. Trzeba się jednak liczyć z warunkami atmosferycznymi, które znacznie mogą wydłużyć i tak długi czas transportu. Transportowany towar trzeba również bardzo często przeładowywać, aby dotarł w odpowiednie miejsce. Musi więc być dobrze zorganizowany, gdyż często musi łączyć się z transportem samochodowym czy kolejowym. Transport morski dotyczy tylko obszarów nadmorskich. Transport wodami śródlądowymi to zupełnie odrębna dziedzina. Z uwagi na to, że nasz kraj ma dostęp do morza, transport morski jest w Polsce wykorzystywany. Linia brzegowa naszego kraju ma wiele portów. Niewątpliwą zaletą transportu morskiego jest to, że jest on stosunkowo tani. Poza tym charakteryzuje się ogromną ładownością i ma bardzo daleki zasięg. Stosunkowo małe jest też zagrożenie kolizją albo wypadkiem. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.